Cześć, siema, moi drodzy, 22 odcinek Domowej Orkiestry. Witamy bardzo serdecznie. Niedziela, my nie siedzimy, wy siedźcie i oglądajcie nas, a więc dzisiaj porcja i muzyki, i konkursów, i opowieści, i takiego bardzo pogodnego bycia ze sobą. A więc 22 odcinek, przywitamy się muzycznie, Flower Power, czyli Ania Rusowi, która zaprosiła na niesamowity koncert mnóstwo gości. Wydaliśmy z tego przepiękne płyty DVD, CD, a także płyty winylowe. Bardzo dużo muzyki z epoki lat 60. i tej muzyki, która była w Polsce, i tej muzyki, która była na świecie. Przepiękny utwór, do którego wysłuchania teraz bardzo gorąco zapraszam na sam początek, czyli Jednego Serca, moi drodzy, Kamil Czeszel i Ania Rusowicz, wzruszająco, przepięknie. Widownia czuła się cudownie, ale w taki sposób lubimy także grać, kiedy robimy jakieś najróżniejsze kompilacje. Wsłuchujemy się w wasze prośby na temat koncertów, pochylamy się, mamy dużo czasu, postaramy się bardzo tych koncertów dużo wyłuskać, pokazać i bawić się razem z wami. Pamiętajcie, pomagamy wosp.org.pl. Niedziela, niech będzie z wami piękna. Zaczynamy. Jednego Serca, Ania Rusowicz, Kamil Czeszel. Leci. Na scenie teraz pojawi się cudowny człowiek, bo w jego życiu zdarzyły się prawdziwe cuda. W zeszłym roku jeszcze nie chodził w własnych siłach. Dzisiaj na tą wielką scenę przychodzi sam. Padniecie na kolana, jak usłyszycie, jak śpiewa Niemeno. Kamil Czeszel! Zróbcie hałas dla niego! Jednego serca tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, abym był cichy pomiędzy cichymi. Jednego serca i rąk miał twoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnęła słodko marząc o aniele, który mnie niesie objęciem do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żąda za wiele. Jednego serca
i robią twoje, co by mi oczy zasłoniło. Zasnęła słodko marząc o niebie, który mnie niesie po pięciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jedna widzę, że żądam za wiele. Cokera. Dawid Czesław. I moi drodzy, niedzielne aktualności, pamiętajcie, pomagamy w ospr.gpl, tutaj nie ma żadnej niedzieli, tu jest po prostu dzień dla pomagania. Ale także dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o pewnej historii, mianowicie zwróciliśmy się do wszystkich naszych przyjaciół z najpiękniejszego festiwalu świata, artystów, aby przygotowali jakiś numer, taki numer, który będzie specjalnie dedykowany tym wszystkim, którzy teraz są w domu. Już Renej odpowiedział bardzo pięknie, kazał mi krzyknąć, że kocham Olsztyn, nie wiem co to będzie, ale krzyknąłem. Także Poparzeni Kawą 3 mają niesamowity projekt i to jest projekt naprawdę mega. Czekam także na swoją rolę w tym projekcie, ale najpiękniejszy projekt, który już przyszedł do nas, już dotarł, to jest, słuchajcie, projekt Big Cyca. No, zachwycająco miły, zaraz wam go przedstawię, ale przy okazji tego projektu, kiedy jest mowa o tym, żeby leżeć, po prostu leżeć, mega foty, które mi się szalenie podobają. Czy ktoś pobije tę fotę? Czy ktoś tutaj leżącego w tym namiocie zrobi może coś fajniejszego, jeszcze bardziej zwariowanego? Przepiękna fota, która do nas doszła. I uwaga, druga fota, która zapowie teraz naszą aktualność, czyli Skiba, jeżeli jesteś tam, Skiba, to bardzo ciebie proszę. Tak, leżeć. To bardzo ciebie proszę, Skiba przed wami, Big Cyc, który się dzieli domówką, absolutnie domówką. Dziękujemy bardzo, ściskamy, moi drodzy. Halo Skiba, jesteś? Co można robić w domu? Oczywiście można czytać książki, oglądać filmy, grać w gry planszowe, gry komputerowe. Można też bawić się na Facebooku, w internecie, surfować po różnych tam stronach internetowych. Ale przede wszystkim w domu można, i to jest chyba najlepsze rozwiązanie, można leżeć. Leżeć. Po prostu leżeć. Samochodem, a za oknem kapie deszcz. Myślę sobie z przyjemnością do roboty spóźnię się. Szef się spieni znów jak kapral, potem rzuci stary tekst. Jak się ciągle będziesz spóźniał, no to pożegnamy się. No to pożegnamy się. Tu to samo, coś przekładam z kąta w kąt. Z ludów zaraz coś wysadzę, tylko muszę znaleźć ląd. Kierat kręci się przez lata, nikt nie pyta mnie o głos. Czemu muszę tutaj siedzieć, gdy w tym czasie leci klos? Gdy w tym czasie leci klos. Ja chcę leżeć, do roboty nie chcę iść. Ja chcę leżeć i nie robić dzisiaj nic. Ja chcę leżeć z kobietami albo sam. Ja chcę leżeć
przyjemny stan. Bo to przyjemny stan. Czy się stoi, czy się leży, choć perspektyw tutaj brak, to ja wolę w pracy leżeć, co innego może stać. Chodzę między regałami, tak z dnia na dzień, z roku w rok, mózgu często nie używam, chyba zacznę pisać blog. Chyba zacznę pisać blog. Gdy się zbliża poniedziałek, w środku się odzywa wrzut. Coś podchodzi mi do gardła, czuję znów drętwienie nóg. To nadchodzi nieuchronnie pod kołderką cichą kam. Trzeba jutro rano wstawać, ale ja mam inny plan. Ja chcę leżeć i nie robić dzisiaj nic. Ja chcę leżeć z kobietami albo sam. Ja chcę leżeć, bo to przyjemny stan. Bo to przyjemny stan. Zapraszam was na most w Darłowie. Most został nazwany imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nawet nie myśleliśmy, że to będzie tak niezwykle piękna uroczystość. Zobaczcie, jak to wyglądało. Uczniowie szkoły morskiej paradowali tym mostem. Wyglądało to bardzo uroczyście. Zapraszam na piękną opowieść o darłowskim moście, który z wielkim przytupem otworzyliśmy. Bardzo pięknym, jak to sami widzicie, czyli na moście. Ale ten most jest nietypowy. Jedyny taki w Polsce i chyba na całym świecie. Most imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy w Darłowie. Dziękujemy bardzo wszystkim serdecznie. Pozdrawiamy. Siema! Siema! I pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Siema! Siema!
wospergie.pl. Moi drodzy, ja zapraszam na czwartą i ostatnią część opowieści o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Film powstał 8 lat temu i jest wtedy był taką zbiorem wszystkich opowieści, jak to się zaczęło, a my z dumą patrzymy, jak dużo się zmieniło przez te 8 lat, kiedy film powstał. Ostatni odcinek opowieści o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zapraszam. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 20. finał. Powoli przechodzi do historii. Działalność orkiestry to nie tylko zakupowanie sprzętu, to są liczne programy, które systematyzują, które regulują opiekę nad dziećmi. Powymyślali neonatolodzy te programy, prawda? I taki program na przykład okulistyczny był pod tytułem Oko. Było zaledwie kilku okulistów, którzy potrafili rozpoznać zagrożenie retinopatią oczu wcześniaka. Działały tak naprawdę dwa ośrodki. Dzięki fundacji powstało 10 ośrodków leczenia najnowocześniejszego przy pomocy lasera diodowego. Trzykrotnie bym powiedziała, obniżyły się ilość tych dzieci niewidzących. Jesteśmy pierwszym chyba krajem na świecie, który cała populacja noworodków jest badana, jeśli chodzi o pierwsze badanie słuchu. To jest to, co otrzymuje każdy rodzic w polskim szpitalu. To jest bodajże badanie już drugie, bo to pierwsze jest specjalne wbijane do książeczki zdrowia malucha. No i tu jest, jak w mordę strzelił, ucho lewe okej, ucho prawe okej, Tymoteusz Wydrych. I tu jest to serduszko, które na nowo pokochałem. Ma powszechne przesiewowe badania słuchu u noworodków. Mamy możliwość wykrycia praktycznie u wszystkich potencjalnie zagrożonych dzieci uszkodzenie słuchu i w związku z tym działać jak najszybciej od razu, co daje największą szansę wyleczenia i największą szansę zapobiegania ubytkom wynikającym z takiego nieszczęścia, które zdarza się od czasu do czasu. Jest tyle tych akcji, trudno to wszystko zliczyć. Stop przemocy, jak bądź widoczny na drodze. Fundacja nadal uczy młodych ludzi ratownictwa przedmedycznego. 2 wdechy i 30 ucisków. 3, 4. Jednym z programów fundacji jest RUR, Ratuj, Ucz, Ratować. I na potrzeby tego programu zbudowaliśmy w Szadowie piękny ośrodek, w którym wyszkoliliśmy 1000 młodzieży. Gdzieś u Jerzego w głowie pojawił się pokojowy patrol, który zobaczył za oceanem, prawda? Ten pokojowy patrol potem zaczął funkcjonować tutaj. Kiedy fundacja znalazła miejsce na szkolenie pokojowego patrolu, czyli na naukę pierwszej pomocy niedaleko Kwidzyna w Szadowie Młyn, to siłą rzeczy zaczęliśmy poznawać ludzi, którzy Kwidzynem rządzą. Jestem wolontariuszem, tak jak dziesiątki czy setki tysięcy innych mieszkańców naszego kraju. Andrzej, niesamowicie młody duchem, człowiek, którego obserwujemy przy okazji przez te lata, kiedy jesteśmy w Kwidzynie, a już jesteśmy od 2000 roku w sumie, jest cały czas burmistrzem, czyli także mieszkańcy akceptują jego jako osobę, która zawiaduje tym miastem. Ośrodek w Szadowie pełni funkcję nazwaną przez Jurka uniwersytetem. I jest to rzeczywiście Uniwersytet Młodych Ludzi. Tam poddawani są katorżniczej pracy przez prawie 3 doby po to, żeby zostać wolontariuszem, dostać certyfikat ratownika medycznego. A rzecz nie jest łatwa. Instruktorzy orkiestry wcale nie mają takich gołębich serc i te serduszko orkiestrowe to niespecjalnie do nich pasuje, bo pastwią się nad tymi młodymi ludźmi. Dlaczego ten poszkodowany jest bez nadzoru? To ich uczy dyscypliny, to ich uczy zachowania w grupie, więc to też świetne takie zajęcia socjologiczne. To na pewno pomoże im w życiu. Oprócz tego, że mogą nam kiedyś życie uratować, bo wiedzą jak to robić. Ja go podniosę. Jesteśmy na skosie, co ty myślisz? Stabilizuj głowę! Patrząc na patrolowców,
widzę taką młodzież, której się jeszcze chce dzisiaj. Chce się zrobić coś dla innych w sposób absolutnie altruistyczny i to jest takie piękne. Wydaje mi się, że w każdym człowieku jest potrzeba zrobienia czegoś dobrego, znaczy jakiegoś dobrego uczynku. I Wielka Orkiestra otwiera te drzwi, znaczy pozwala to zrobić. Orkiestra to jest to, co nie da się przeliczyć na pieniądze. To coś zostaje w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach. To coś powoduje, że wszyscy Polacy tego jednego dnia czują się potrzebni, czują się lepiej, że mogą komuś coś ofiarować. Kanada gra z pompą, anonim. Jestem przykuty do szpitalnego łóżka. Pomogłem chociaż SMS. Łukasz Gdańsk, gdyby nie Woś, nie miałabym siostry. Była operowana po pierwszym finale. Dziś jest już dorosła i może cieszyć się życiem. Pomagajcie dalej, jesteście wielcy. Pozdrawiam, Ola z Dąbrowy. To też jest jakby ewenement w skali światowej, dlatego że większość fundacji, które działa, jakby trochę się zamyka. Na resztę ludzi, czyli po prostu stara się zebrać jak najwięcej tych pieniędzy, a de facto nic w zamian nie daje. Woodstock to jest dziękujemy wam za to, co robiliście w czasie finału. Dziękujemy wam za to, że zbieraliście pieniądze, że byliście z nami. Teraz my chcemy wam to oddać w postaci tego festiwalu, który jest w końcu festiwalem za całkowitą darmochę, jak mówi Jurek. Propozycja i idea powstania festiwalu muzycznego Woodstock padła od Jurka, z tym, że myśmy się już znali wiele lat, bo to nie jest od samego początku, a tak się składa, że to, co sobie zakładamy, to nam się najczęściej udaje. Pozdrówcie rodziców! Jesteśmy tutaj, rodzice! 500 000 ludzi czy więcej chce tam przyjechać. Chce wydać pieniądze, uświnić się, tam mieszkać w namiocie. Po coś. Nie do końca dla muzyki tak naprawdę. To jest bardzo piękne miejsce, które myślę, że zaspokaja takie najbardziej osobiste potrzeby duchowe wielu młodych, porzuconych często przez to drapieżne społeczeństwo ludzi. Przystanek Woodstock jest bardzo ciekawym socjologicznym spojrzeniem na całe nasze społeczeństwo, dlatego, bo to nie jest tak, że tam przyjeżdżają ludzie inni. To jest młodzież, która jest w naszych miastach, miasteczkach, wsiach. Oni tylko po prostu przyjeżdżają i są razem w tym miejscu. Od początku, jak na Woodstock jeżdżę, zawsze zabieram ze sobą swojego syna. Dziś 11-letniego i na ostatnią Woodstock również zabrałem teścia. I powtórzył rzecz taką niby banalną, niby taką prostą, którą każdy gdzieś, kto jest na Woodstocku, gdzieś mówi, ale ona jest naprawdę prawdziwa i ona określa, dlaczego to zaskakuje, dlaczego to tak działa. Bo pierwsze stwierdzenie mojego teścia, który przybył do domu, powiedział do mojej teściowej, słuchaj, tam trzeba naprawdę być, żeby to zrozumieć. Mamo, piszę do ciebie. Wiesz, może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi. Najpiękniejszy festiwal muzyczny, jaki widziałem, to jest właśnie Woodstock. Pamiętam jednego z bardziej znanych dziennikarzy w Polsce, który spieszył się, nie chciał, już nie miał czasu wejść na scenę na otwarcie Woodstocku. Mówi, słuchaj, wejdź na chwilę, no minuta, naprawdę, zobaczysz. Wszedł i potem, wiedząc, że on już nie ma czasu, mówię, słuchaj, no to schodzimy, bo się spieszyłeś. Mówi, wiesz co, postójmy jeszcze chwilę. To jest właśnie ta magia chyba Woodstocku, kiedy można spojrzeć na to z trochę innej perspektywy. Nam się to udaje, czy na przykład wjechać na bungee i spojrzeć na ten ogrom ludzi.
Jeżeli nawet ktoś ci tego nie przyzna z zespołów i ktoś ci mówi, to jest największy festiwal i każdy chce na nim zagrać. Ten tłum daje taką energię niesamowitą, że to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego i to nawet nie wynika z tego, że tych ludzi jest tak dużo. Ten tłum jest, nie wiem, tak pozytywnie nastawiony, tak fajnie reaguje. Naprawdę na najmniejsze ruchy na scenie, jeżeli oni widzą, że po prostu się dla nich otwierasz, oni się otwierają to samo. I to wszystko ci muzycy zachodni widzą i no, są tym naprawdę no, po prostu porażeni. No, zresztą na przykład Clawfinger, gdzie basista po prostu skakuje w tłum. No. Nie wiem, czy by się odważył na innym dużym festiwalu tego dokonać. Zresztą nie miałby takich możliwości, gdyż barierki były, to by musiał skakać w dal tak, nie wiem, pewnie na jakieś 10 metrów. Mogłoby mu się krzywda stać. No, tu jest to możliwe, tu jest wszystko możliwe na tym festiwalu, naprawdę. Cały Woodstock, machajcie rękami, to reggae, raga, tańczlar. Niczami, niech poczują to poza granicami, ogień nas rozpala, ale nigdy nie spalę. Ktoś z nas wpadł na taki pomysł, aby po niebie przeleciały polskie samoloty. Gdybyśmy myśleli o tym, że tam jest na ziemi 750 tysięcy ludzi i będą patrzeć na nas, jest dziesiątki kamer, jest czytany list od prezydenta i my musimy wejść dokładnie w granicach 5 sekund, no to wtedy nogi zaczynałyby się trzęść. I byłby stres. Prezydenci rzadko mają okazję wypowiadać takie słowa, to życzę wam świetnej, rock'n'rollowej zabawy w poczuciu bezpieczeństwa i troski wzajemnej. Pozdrawiam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. I teraz zobaczcie, lecą! Lecą! To dla was! To dla was! Tak jak rok temu, jestem dumny z was! Dla nas jest to wyróżnienie, bo taka Woodstock czy Świąteczna Orkiestra Świątecznej Pomocy to wyróżnienie dla jednostki. Jedyny problem, jaki był, no to po prostu trzeba było trafić nad Woodstock, zobaczyć tych ludzi. No wcześniej się nie spodziewałem, że to jest aż taki ogrom ludzkich serc. Przystanek Woodstock to nie tylko muzyka, to nie tylko ta kąpiel błotna, o której nawet New York Times wspominał w tym roku, czy gazeta China Daily bodajże. Tam jest szereg innych bardzo ważnych rzeczy. No, akademia sztuk przepięknych. No, w życiu nie pomyślałbym, że, nie wiem, były prezydent Lech Wałęsa przyjedzie na Woodstock. Wielu osobom to się nie mieściło w głowie. Ja zapamiętałem, że tyle ludzi w jednym miejscu. Jedni w błocie się chlapią, inni grają na instrumentach, inni jeszcze inne rzeczy, a więc pluralizm wszelki, a jednocześnie zgoda budująca. Spotkanie trwało 2 godziny, wzruszające, przemiłe, przepiękne. Ludzie wstawali i nie było ani jednego głosu głupiego, złego. Ludzie się mogli z nim nie zgadzać, ale rozmawiali z nim fantastycznie. Pamiętajcie o tym, że ja naprawdę nie chciałem być prezydentem, ja naprawdę musiałem być prezydentem. Starałem się tak, żeby nie być politykiem gadającą głową, tylko coś tam włączać tak, żeby to interesowało. Ale na końcu wzięliśmy go na scenę i zaczął coś mówić do tych młodych ludzi. Dbajcie o siebie, to wy jesteście tym, tą przyszłością. A oni wszyscy jak zaczęli krzyczeć Lechu, Lechu, no to jak z czasów stanu wojennego. I my widzimy, a chłop się nam osuwa, po prostu zjeżdża. Tak się wzruszył strasznie, a tym stał obok i mówi, o rany Boga, jaka tu atmosfera. To nie jest jakaś bezładna tłuszcza nienormalna, tylko po prostu to są bardzo, bardzo inteligentni młodzi ludzie, którzy super reagują. Miłość! Przyjaźń! Muzyka! Rock and roll! Miłość, przyjaźń, muzyka. Czy może być przyjemniejsze hasło, które jest ponadczasowe? Nie. I my to hasło wprowadzamy w życie, właśnie na Woodstocku. Przystanek Woodstock nauczył mnie jednej rzeczy. Ogromnej tolerancji dla różnych postaw ludzkich. Kiedyś moje spojrzenie na powiedzmy, załóżmy, bardzo dziwne czasami zachowanie młodzieży, było bardzo radykalne. Byłem bardzo surowym wychowawcą młodzieży, co ratownicy mi zawsze wypominali. Ten przystanek Woodstock nauczył, że wygląd zewnętrzny o niczym nie świadczy. Ważne, jaki jest człowiek. Dla mnie nie pokażmy, co innego widzi. I styl ponad moją.
Ostatnie, ja bym teraz tylko chciał zaprosić na scenę zarząd, a więc moją żonę Lidię oraz Piotra i Danka. Ludzie lubią dziękować jakby w moją stronę. Jurek, o, dziękuję ci za to. Proszę państwa, nie mam z tym prawie nic wspólnego, to znaczy wiem, co się dzieje, ale to właśnie moja żona zna wszystkie szpitale, wie jak rozmawiać, wie do kogo zadzwonić i cały dział medyczny fundacji, bo będziemy o tych działach mówili, jakby na tym wszystkim panuje. I zobaczcie, teraz możecie zobaczyć, że wyglądamy tak samo jak 20 lat temu. Nikt, poczynając od Jurka, a kończąc na pierwszych uczestnikach pierwszego finału, nikt z nas w ogóle nie myślał w ten sposób. Nikt nie spodziewał się tego, że za 20 lat będziemy obchodzić jubileusz. Zawsze w przypadku takich zdarzeń wszystko się opiera na osobowości. Gdyby nie było Jurka, gdyby nie geny, wychowanie, to wszystko, co Jurka ułożyło, to taka orkiestra by nigdy nie powstała. Myślę, że nie ma w historii drugiego takiego człowieka, który w pokojowych warunkach dokonał tak potężnej rzeczy. Owszem, potrafił. A tak nie wygląda na tego, że potrafi, a jednak potrafi. 6 miliardów 743 miliony! To już jest nieważne, to już jest nieważne! Mamy 6 miliardów 862 miliony! Jurek jest dobrem narodowym, tak, tak. Jurek przywrócił szacunek i godność ludziom bardzo młodym, którzy uważani byli za obszczymurów, obdrapańców, łap serdaków i jakieś niebezpieczne towarzystwo. I nagle on pokazał, że ci ludzie coś znaczą. Orkiestra to jest taki nośnik dobrych rzeczy. To jest nośnik wartości, które dzisiaj wielu ludzi wstydzi się o nich mówić. Albo nie umie o nich mówić. To był olbrzymi przewrót w obyczajowości w Polsce. No, a mówiąc olbrzymi, zdaję sobie dokładnie sprawę z wagi owego słowa. To znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, kim bym był teraz, gdyby nie wielka orkiestra. Ja mam wrażenie, no i mówię to bez lęku, że wielka orkiestra była w moim przekonaniu odpowiedzią na pustkę po Solidarności. Nie Solidarności w sensie nazwy własnej, tylko tego, co ze sobą niosła Solidarność, też nie w sensie politycznym, tylko w sensie psychospołecznym. Nie strajku, nie zmiany systemu, nie walki o wolność, tylko bycia razem w słusznej sprawie. Nastąpiła taka historia w życiu nas wszystkich, która się tak mocno wryła w nasze życiorysy, w nasze postawy, w nasz sposób zachowywania się, w nasze kryteria wartości, że w zasadzie bez niej to jest niewyobrażalna egzystencja tego naszego pięknego kraju. Co roku mamy wielkie, wspaniałe święto w Polsce, takie, jakiego nie ma żaden kraj na świecie. 3, 2, 1, poszło! Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Na przystanku Woodstock podczas koncertu jednego z zespołów przebiłem się przez tłum i usiadłem na takiej wielkiej platformie, na której był ustawiony kran kamerowy i jeździł po wszystkim. Była ogromna ilość ludzi, była taka ogromna ilość ludzi, ci ludzie nawet mnie nie poznawali. Część tak reagowało, o, jestem tutaj. Ale generalnie ktoś mnie rozpoznał, ktoś nie. Usiadłem na tej platformie, byłem jednym z setek tysięcy ludzi, którzy oglądają ten koncert. I wiecie, na czym się złapałem? Że tak spojrzałem na to wszystko, na te ekrany, na te sceny, na to wszystko, co tam jest, na tych ludzi. Tak pierwszy pomyślałem, Jezu, jak ktoś zrobił zajebistą imprezę. A to ja i moi kumple, i moi przyjaciele. Teraz
teraz zobaczcie, to jest cała nasza ekipa, która współpracuje, która pracuje na stałe, a więc dział księgowości, dział PR-u, dział naszych programów medycznych. To jest Jacek, który mi pokazuje, że Katowice, ale to zaraz będą Katowice, jeszcze chwilę. To jest Remek, który też cały czas biega i ustala wszystko, co się także miało u nas dziać w studiu. To jest cały nasz RUR, to jest na przykład Kocioł, który dba o nasze strony internetowe, o tym, co tam się dzieje. Krzysiu, machnij ręką, czyli wszystko to, co jest u nas, jeżeli chodzi o PR. Zobaczcie w tym kombojskim kapeluszu Krokodyla Dandy, to jest oczywiście szerszeń, a więc całe nasze Allegro. Teraz, kiedy funkcjonuje nasze aukcje, kiedy się coś dzieje, tutaj jest medycyna, to jest tak samo, co o kim... Badzi, no bez... Słuchajcie, nie byłoby tych lampek bez Badiego. Tu jest RUR, tam jeszcze z tyłu machnięcie. Ludź Molu, no przecież facet, który pilnował biegu, żeby tyle osób mogło z nami biegać. Biedron, ciotka, Imbra, to są gdzie jest jeszcze Owca, a więc pokojowy patrol. A to są nasi operatorzy dzielni. Przejdę tak zuby, żeby ich nie zasłaniać. To jest Macieja, a więc kiedy zakładacie sztaby, kiedy przyjeżdżacie, kiedy płaczecie, że macie za mało plakatów, przychodzicie do mnie, to ja to zwalam na Maciej. Mówię, to niech to robi Maciej. Jeszcze raz pomachajcie wszystkim, cała nasza ekipa. Moi drodzy, konkurs rysunkowy, dajcie sobie radę ze wszystkim, ale dzisiaj taki trochę konkurs matematyczno-geometryczny. Chociaż niedziela, to ja bym chciał was bardzo prosić, abyście narysowali puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Może to być puszka z tego roku, może macie puszkę z zeszłych lat. Możecie ją obrysować tym, co było w poprzednich latach. Na tej puszce są żaglówki, oczywiście wiatr w żagle, oczywiście wszystkie ręce na pokład i wielka cyferka 28, dwójka i ósemka, czyli trochę brzuszków, trochę saksofonu, troszeczkę jakby z hełmu, no wszystko się tu w tym mieści. Rysujemy puszkę, zapraszamy na konkurs rysunkowy z puszką w tle. A dzisiaj koncertowo, moi drodzy, zapraszam na zespół, który dwa razy pod rząd wystąpił. 98-99 rok, w 99 roku spotkał się nawet z Jimmy Marshallem, już nieżyjącym, producentem najbardziej słynnych paczek, czyli najbardziej słynnych wzmacniaczy głośników na świecie. Przed wami zespół Cree, 1998 rok, bluesowo, rockowo, balladowo, ale pozostał w mojej pamięci bardzo, bardzo, bardzo mocno zespół Cree, który niezwykle wspomaga hospicjum u siebie i który zawsze jest w pogotowiu, aby pomagać, aby być z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują, za co ogromny szacunek dla Sebastiana i całej jego ekipy. Przed wami zespół Cree, 1998 rok.
Zagramy z Lekrza delikatniej i spokojniej, bo fajne słońce przecież.
gdzie? A gdzie, gdzie, gdzie? A gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie, 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 gdzie? We'll be right back.
Zespół Cream! Ogromne dzięki, zespół Cream! I na zakończenie naszej domowej orkiestry dzisiaj kolejny odcinek niewiarygodnych przygód z bezpiecznymi wakacjami. Tym razem niesamowita przygoda, która miała miejsce w Wołowie. A mianowicie w Wołowie
zeszyty nagle zaczęły pikować w dół. Na czym to polega? O czym to jest opowieść? Redaktor Zięba was to wszystko wprowadzi. Ja się z wami żegnam. Życzę wam pogody niedzieli do samego końca. Jutro poniedziałek, moi drodzy, jak zwykle my na posterunku w naszej domowej orkiestrze jesteśmy z wami. Liczymy, że ten czas domowego pobytu jak najszybciej się skończył, ale póki co liczcie na nas. Ściskamy was bardzo serdecznie. Bądźcie razem z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Jutro kolejny premierowy program domowej orkiestry. Cześć, siema. Zapraszam na niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Zeszyty w Wołowie. Nie chcemy was straszyć, nie chcemy was przerażać. Chcemy was zaprosić do oglądania tego programu. To właśnie tutaj pokażemy wam materiały, których nikt inny nie chciał pokazać. My się nie boimy próbować rozwiązać jeszcze jedną nieprawdopodobną historię. Przejdźmy od razu do rzeczy. Otóż wydarzyła się sytuacja... Ale nic pan nie mówił o ekspertach. O co pan chodzi? No o to chodzi, że nic pan o nas nie powiedział. Panowie, czas nie jest z gumy. Czas nie jest z gumy. Jeżeli będziemy takie... Ale, ale nic pan o nas panowie, nie mówi. Historia jest bardzo ważna i musimy się nią zająć. Ale, pan Marczewski, pan Pikwik. Otóż wydarzyła się sytuacja... Pan Tadeusz, wszyscy was znają. Panowie, pomówmy o innej sytuacji. Kto ostatni raz słyszał o latających zeszytach? Latające zeszyty są wytworem chorej wyobraźni. A to może porozmawiamy o grzybach. Grzyby nie, się to... dzielą na te... Panie redaktorze. Pilot lecącego balonu wyrzucił z balonu zeszyty jako balon. Nie, dyrdy, mały, baśniowe opowieści i cudaczne historie. A tymczasem w Wołowie, w województwie dolnośląskim, wydarzyła się niezwykła historia. Można rzec tragedia. Łączymy się z redaktorem Ziębą. Właśnie w tym miejscu odbył się dramat. Obok mnie Jarosław C., rolnik. Miał pan marzenia? Miałem. Teraz wszystkie leguły w gruzach. Tego dnia konkretnie był pan na drodze. Tak, wyszedłem na drogę, żeby pomarzyć. I co pan zobaczył konkretnie? Nic. Konkretnie jest... mówi pan, że pan zobaczył cień. Tak, cień. Ach. Taki ogromny, duży cień. Co to było? Nie wiem. Konkretnie mówił pan, że zeszyt. Tak, spojrzałem w górę, a był to taki ogromny zeszyt. Kiedyś mi babka opowiadała, ale ja myślałem, że to bójdy. Konkretnie Jarosław C., rolnik, widzi ogromny zeszyt. Pierwszy cios pada dokładnie o 10:23. Oglądacie niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Cudaczne opowieści, legendy, podania ludowe. A tymczasem, panowie eksperci, obejrzeliście materiał filmowy. I co sądzicie na ten temat? Ja upieram się, że ten materiał niczego nie dowodzi. No to tak samo jak z grzybami. Grzybnia się dzieli na prawidłową... Nie wierzę! Trójka niedowiarków naszych ekspertów. A tymczasem w Wołowie, w województwie dolnośląskim, doszło do tragedii. Zamieńmy teraz słowa Jarosława C., rolnika, fakty. Redaktor Zięba. To, co państwo teraz zobaczą, jest jedynym zapisem tych wydarzeń. Zdjęcia są wykonane amatorską kamerą przez przytomnego świadka. Autor tego filmu nie chce z nami rozmawiać. Nie chce także, aby podała się jego nazwisko. Korzystamy z kopii, ponieważ oryginał został zatrzymany przez służby specjalne. Jedno jest pewne i mówię wam to, co widzę. 5 dwóch spadło na pole Jarosława C. 3 trafiły w dom, 2 spadły na pole truskawek. Wszystko jest pogniecione, zniszczone, zmierzwione, a specjalne służby bardzo szybko usuwają wszelkie zniszczenia, nikogo się nie dopuszcza. Ale jest jeden fakt zastanawiający. Zeszyt, oprócz Jarosława C., był widoczny przez służby meteorologiczne w Lubinie. Dlaczego o tym fakcie nikogo nie poinformowano?
Oglądacie niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Bywamy w bardzo różnych miejscach, często niezwykle odległych. Tym razem w Polsce wydarzyła się ta niezwykła historia. Tak jak wielkie kamienne głowy na Wyspie Wielkanocnej, tak teraz pięć ogromnych dwójek zaryło w ziemię rolnika Jarosława C. z Wołowa. I co panowie eksperci, dalej wątpicie? Czy gdyby mnie ktoś przycisnął tak mocno, ale tak naprawdę mocno z całych sił przycisnął, to ja w dalszym ciągu nie wierzę w ten materiał. No bo czy można z bliska zobaczyć chociaż jedną dwójkę? No chyba pan żartuje. Nie. Panie Marczewski, chyba pan żartuje. A skąd? Czy pan myśli, że w momentach, gdzie dokonuje się zjawisko, gdzie coś się dzieje, a nie wiemy o jakiej porze, jakiego dnia, będzie stała kamera, będzie wszystko filmowała? Tak. Ale ja też widziałem. Co pan widział? No te zdjęcia. No nie, a co pan sądzi na ten temat? Niech tam z góry spada i zlatuje, mnie to nie interesuje. Panowie, jeszcze jeden fakt, jeszcze jeden fakt. Zeszyt widziano w Lubinie. Dlaczego służby meteorologiczne z Lubina nie alarmowały? Służby meteo w Lubinie zbagatelizowały informację otrzymaną od pracownika pierwszej zmiany. Tu trzymam w ręku kartkę zniesioną, wyrwaną i nie przekazaną dalej. Otrzymałem ją od jednego z pracowników Instytutu Meteo w Lubinie. Napisane jest: od strony Ostrowa Wielkopolskiego porusza się dziwny obiekt, który można by było najkrócej opisać jako zeszyt. Widzę go przez chwilę, ginie w chmurach. Niewiarygodne. Ta informacja została wyrwana, zgnieciona i porzucona, nie przekazana dalej. A w ten sposób można byłoby przeciwdziałać tragedii. Ktoś już widział latający zeszyt. Jak można było przeciwdziałać tragedii? Nie wiem, ale chociażbyśmy wiedzieli, że w stronę rolnika Jarosława C. Marzyciela leci latający zeszyt. Bagatelizacja, niedowiarstwo i zaniedbywanie obowiązków służbowych. Po prostu głupota ludzka. To znaczy, nie dajmy się zwariować, tak? No bo to jest amatorski film, który jeszcze niczego nie dowodzi. A kiedyś w Dąbrowie Górniczej cały samochód się zapadł. No o czym pan mówi teraz? No jechał samochód i ludzie, którzy jechali tramwajem, przestali go widzieć, bo się zapadł. To ale co, tramwaj? Nie, samochód. Ale przecież mówił pan o tramwaju. Oj, to było w Dąbrowie Górniczej. To są tąpnięcia, tąpnięcia! Szkody górnicze. A pan? Górnictwo jest wtedy szkoda, jak na węgiel już nie moda. Panowie, czas nie jest gumy, czas nie jest gumy. Gdyby Lubin być może zaalarmował, foty byłyby wtedy lepsze. Znaczy, mnie myli tylko jedna rzecz. Słucham? Że one topnieją i znikają. Istotnie jest to mylący trop. Łączymy się z Wołowem. Tylko na amatorskim filmie widać, że dwóje spadły i wryły się w gospodarstwo Jarosława C., niosąc zniszczenie. Leciały z ogromnym świstem. Świszczały? Świstały. Ale też jest jedna rzecz pewna i dziwna. Dwój jakby nie było, jakby się rozpuściły. Czeka teraz Jarosława C. bardzo trudna rozmowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Czy ten film będzie dowodem dla naszych ekspertów o istnienie latających zeszytów, czy także stanie się dowodem dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego? Znak zapytania. Jarosław C. nie ma nic, wszystko jest zniszczone, wszystko jest potłuczone. Nie ma nic, co przedstawiałoby jakąkolwiek wartość. Jarosław C., człowiek, który miał marzenia, jego życie legło w gruzach specjalnie dla niewiarygodnych przygód z bezpiecznymi wakacjami. Z Wołowa, wasza Sięba. Oglądacie niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Czy oglądając materiał z Wołowa, można wysnuć hipotezę, że wielkie kamienne głowy na Wyspie Wielkanocnej po prostu komuś wcześniej wypadły? Z tym pytaniem zwracam się do naszych ekspertów. Ekspert Marczewski. No właściwie znane jest zjawisko latających zeszytów, ale jeszcze nikt nigdy tego nie zarejestrował na taśmie filmowej. Panie Marczewski, a film z Wołowa? No mógłby to być jakiś dowód.
Ja jednak chciałbym wysunąć pewną tezę i chciałbym, żeby państwo posłuchali, co sobie zanotowałem. Czas nie jest gumy, panie Marczewski, czas nie jest gumy. Ma pan dokładnie pół minuty. Otóż, pędzący lód nabiera różnych kształtów, często finezyjnych. Najpospolitszy kształt wielkiego spłaszczonego prostopadłościanu przybrał nazwę latającego zeszytu Siadaj pan i mi nie przeszkadzaj. Najpierw my, obserwatorzy zjawisk, a później naukowcy zaczęli badać to zjawisko. Najczęściej fruwające kry lodowe odrywają się z ziemi Grzegorza na Morzu Arktycznym i najwyżej docierają w rejon Morza Barenca. Co ja powiedziałem? Co pan opowiada takie rzeczy? W rejon Morza Barenca, gdzie z hukiem spadają do ziemi, do wody. No, tym razem stał się cud i zeszyty dotarły aż do Polski. Pecha miał Jarosław C. Po prostu. Czy w ten sposób możemy wytłumaczyć ich zniknięcie? Tak. Wydaje mi się, tak. Raczej na pewno były to wielkie lodowe dwójki. Tylko skąd było ich pięć? Skąd pięć dwójek? Prosimy o komentarz. Takie rzeczy... Co też pan opowiada? Prosimy o komentarz. Nie z gumy jest długi czas, nie rozciągać go wśród nas. I być może redaktor Pikwik ma rację. Pięć lodowych wielkich dwój. Tragedia w Wołowie. Oglądacze, niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Niech ten dzisiejszy program będzie dla was nauką i lekcją pokory. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe i śledzimy różne ludzkie tragedie. A dzisiejszy program chciałbym zakończyć optymistycznie. Jest tutaj u nas dzisiaj Jarosław W., rolnik z Wołowa, z województwa dolnośląskiego. Panie Jarosławie, był pan dzisiaj naszym bohaterem. Ogląda pana cała Polska. Niech pan nie przestanie marzyć.